Magi. Widzimy Callawaya, 40-latek, zaczął od serii 28 walk bez porażki w 29 pojedynku. Pierwsza przegrada z Kennym Keenem. W sumie 10 porażek, ale to były porażki głównie w wadze ciężkiej, w junior ciężkiej przegrał tylko trzykrotnie. No przegrywał z Asami, przegrywał z Odlejem Harrisonem, z Kasimem Rahmanem, z Ruslanem Chagajewem, z Jamilem McLeanem. Harrison złamał mu szczękę, Kasim Rahman znokautował w drugiej rundzie. Kariera amatorska, wspominał o tym w wywiadzie z Mateuszem Borkiem. Walczył o miejsce w amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Barcelonie. Tam przegrał półfinałowy pojedynek. No zobaczymy, jak sobie poradzi z Kołodziejem. Kołodziej ma przewagę wzrostu, to jest oczywiste. 195 cm, Amerykanie 188, to jest dosyć dużo. I teraz proszę, widzimy jeszcze jedno, na co bardzo liczyli trenerzy. Przewagę szybkości Kołodzieja. Jeżeli to się potwierdzi, będzie mu łatwiej. Na ładnym lewym prostym próbuje trafiać Kołodziej. Dobra praca nóg. I ta jego szybkość, która po tym lewym prostym powinien pójść. Mocny prawy. O właśnie, wspaniale. Smut lewy i mocny prawy nad lewą ręką. O, tak. Powinien zmienić kierunek Kołodziej, nie tylko w lewo, ale również pójść w prawo, o tak w tej chwili i skontrować prawym. I teraz ciosy na dół, też takie ciosy będą potrzebne. No niepotrzebnie idzie, tylko w prawo. O właśnie, i zmienia kierunek. To jest oddalenie się od tego mocnego prawego Callawaya. I szybki lewy prosty. No taka miała właśnie metoda. Lewy prosty cały czas miał chodzić, miał w prawo schodzić, w lewo zbadać, jak to będzie. Zobaczymy. Na razie cieszymy się z jednego, że chyba... Tak nam się wydaje po tych rozpoznawczych ciosach, jest przewaga szybkości Kołodzieja, na to bardzo liczyliśmy. No i oswoił się już z tą potęgą, jaką mu przedstawiono. Proszę, piękny prawy, prosty i prawdopodobnie... Tak, no jeszcze będzie zwód, potem jak zacznie, aż oszołomiony z kolorem. Ale zostało tylko 16 sekund, niewiele czasu ma na dokończenie roboty Kołodziej. Teraz jest okazja, proszę, teraz trzeba przycisnąć. Amerykanin jest jeszcze oszołomiony, ale to jest końcówka. Czy zdąży go wykończyć Kołodziej? Nie będzie łatwo. Gonk ratuje Callawaya. No, tego się nie spodziewał. Patrzę w jego oczy. Jest wciąż zamroczony, znakomity bokser, ale tutaj wspaniale zaczął Kołodziej. No jeszcze ma wzrok mętny jak piwo otwarte kilka dni temu. Obudź się, bij prostym. Takie są rady, ale proszę, wspaniale tutaj przyłożył. Popatrzmy jeszcze raz. Prosto w szczękę. No, ten cios wyrwał Amerykanina z maty. Wspaniale zaprezentował się Kołodziej. No i powinien dalej teraz. Lewy prosty, lekki krok tylko w prawo. I jeszcze powtórzyć taką akcję. No zobaczymy, czy... Tak będzie robił, na razie spokojnie, czeka, no teraz Callaway będzie chciał odrabiać straty i szybki lewy prosty, już nabrał pewności Paweł co do tego, że potrafi zadać mocny prawy. Amerykanin ma wypisany na spodenkach napis All American Prize Fighter, jak wyjaśniał ten przydomek, jest dlatego, że jest, uosabia wszystkie dobre cechy w Ameryce, jest dobrym bokserem, dobrym ojcem,
jest poza tym zaangażowany w pracę społeczną, bardzo wierzący, należy do kościoła baptystów, no ale zobaczymy, najważniejsze jak się spisze dzisiaj w tej walce. Na razie pierwsze starcie przegrał z Kretesem. No i bardzo dobra teraz taktyka Pawła Kołodzieja, właśnie po odskoku prawy, ale już chroni tej lewej strony Callaway, zejście z linii ciosu i troszkę więcej lewych prostych, jeszcze szybciej i częściej ten lewy prosty Kołodzieja powinien pracować w tej walce. No już chyba doszedł do siebie Callaway. To jest rutyniarz na zawodowych ringach już 14 lat, Kołodziej tylko 5. Zregenerował siły. Ale teraz niewiele brakowało, znów nadziałby się na potężną kontrę. Tam niewiele brakowało, żeby znów ściął Kołodziej Amerykanina z nóg, no i wtedy już chyba go by wykończył, wtedy zabrakło czasu. Jeszcze jeden mocny cios Kołodzieja. I proszę, jak podłączył go do prądu. Chyba Kołodziej czuje, że nogi Amerykanina zrobiły się lekko z żelatyny. No dobrze, że chodzi właśnie w prawą stronę. Idzie w lewo, szybkie lewe i potem w prawą stronę i prawy bezpośredni. No to jest najlepsza taktyka, jaką mógł sobie właśnie Paweł przygotować na ten pojedynek. Przewaga szybkości Kołodzieja ewidentna. Przewaga też w sile ciosów. Przewaga w zasięgu rąk. Znów strzelił prawy. Poprawka bardzo mocny. Lewy prosty. Nawet po lewych prostych Amerykaninowi odskakuje głowa. No rozluźnił się Paweł. To jest ważne. Ten cios był bardzo potrzebny. Proszę, ładnie kontruje lewym prostym. Już nie jest tak spięty jak na początku walki. Amerykanin według oficjalnych statystyk 70 zwycięstw, 57 przez knockout, ale on twierdzi, że tych zwycięstw jest o 5 więcej i 5 więcej właśnie o knockout. 5 knockoutów więcej, tak? Nie, tak, 5 knockoutów więcej, czyli 62 zwycięstwa przez knockout, nie 57, jak podają oficjalne statystyki. Świetna akcja, znowu Pawła, 4 ciosy proste i naprawdę aż miło, że tak realizuje plan taktyczny na ten pojedynek. Paweł, nie nastawiaj się na pierwszy cios prawy. Dobrze, Paweł. Nie nastawiaj się pierwszym ciosem urwać mu głowy, dobrze? Przez chwilę. Masz pracować za podwójnym lewym prostym, no zobaczymy, czy będzie realizował to Galloway. No najważniejsze jest to, że Paweł się rozluźnił, że on jest, tak, jest taki, po tym ciosie nabrał pewności. No, trenerzy twierdzą, że bardzo dużo pewności dało mu to zwycięstwo nad Czechem Kracikiem. To był idealny etap na tym etapie, idealny rywal na tym etapie kariery. No zobaczymy, tutaj też świetnie spisuje się, znów podłączył do prądu Amerykanina prawy. Kolejny, i teraz cała seria ciosów oszołomony jest Amerykanin i mamy drugi knockdown, drugi raz liczony Callaway.